Cześć, witam Was serdecznie, ja nazywam się Adam Ptak. W komentarzach pod ostatnimi filmami prosiliście mnie, żebym pokazał Wam, jak prawidłowo wykonywać pompki. No więc cóż, dzisiaj będą pompki. Osoby początkujące mogą skorzystać z takiego urządzenia, jakim jest step. Dzięki czemu będzie Wam troszeczkę łatwiej taką pompkę wykonać. Mniej będziecie też obciążać Wasze nadgarstki. Więc proponuję położyć ręce na przedniej krawędzi stepu. I pamiętajcie o tym, że osoby początkujące mogą zacząć na kolanach. Napinacie pośladek, Wasze ramię jest w linii z dłońmi, właściwie jest nad Waszymi dłońmi. No i co? Bierzecie głęboki wdech i powolutku schodzicie w dół. Wdech i z kolejnym wydechem do góry. Osoby bardziej zaawansowane mogą spróbować już pompkę na stopach. Pamiętaj, żeby napiąć mocno pośladki, popchnąć pięty w stronę podłogi. Weź głęboki wdech i z wydechem znowu zejdź w dół i z wydechem wyjdź do góry. Wdech i wydech do góry. Taka pompka jest naprawdę dobrym ćwiczeniem na nasze mięśnie piersiowe, ale również wzmacnia nasze ramiona. Najczęstszym błędem, jaki wykonujecie podczas robienia pompek, jest to, że Wasze ramiona zostają zdecydowanie za daleko od krawędzi stepu, czyli od linii Waszych dłoni, co wygląda w następujący sposób. Jest to bardzo niebezpieczne ułożenie ramion, dlatego że możecie doprowadzić do uszkodzenia Waszej obręczy barkowej. Drugi błąd, który najczęściej popełniacie, to niestety nietrzymanie prawidłowego ustawienia kręgosłupa. Najczęściej leci on Wam w dół i wygląda to w ten sposób. Musicie pamiętać o tym, żeby Wasze kręgosłupy były proste. W związku z tym napnijcie brzuch, delikatnie zapnijcie pośladki. I jeszcze raz, dół i góra. Kiedy już opanujecie pompkę klasyczną, kiedy Wasze dłonie są ustawione szerzej niż ramiona, możecie się pokusić o troszeczkę trudniejszą pompkę, jaką jest pompka tricepsowa. Tutaj ustawicie dłonie również na przedniej krawędzi, ale tym razem będą one ustawione na szerokość ramion. I znowu stopniować można sobie trudność albo poprzez trzymanie kolan na podłodze. Jeżeli chcecie trudniejszą wersję, znowu przejdziecie na stopę. Ja zrobię wersję łatwiejszą. Łokcie poprowadzę blisko tłowia, pamiętając o tym, że moja głowa ma być również przedłużeniem kręgosłupa. Idę w dół i do góry. Moje pośladki są cały czas delikatnie napięte. W tym ćwiczeniu musicie pamiętać o tym, żeby Wasze łokcie cały czas były blisko tłowia. W związku z tym błędem będzie, jeżeli Wasze łokcie pójdą szerzej. Kolejnym, ostatnim ćwiczeniem, które dzisiaj Wam pokażę, są tak zwane dipy. Jest to ćwiczenie na mięsień trójgłowy ramienia. Jak je wykonać? Usiądź sobie na brzegu stepu, połóż dłonie na krawędzi, która jest bliżej pośladków. Delikatnie ugięte łokcie i to jest nasza pozycja wyjściowa. Pamiętaj o tym, żeby Twoje plecy były proste, a pośladki blisko stepu. Weź głęboki wdech i z wydechem ugnij łokcie. Weź kolejny wdech i z wydechem wyprostuj. Pracuj w ten sposób cały czas. Pamiętaj o tym, żeby Twoje plecy się nie zaokrąglały w momencie, jak schodzisz na dół. Pamiętaj też o tym, żeby idąc do góry nie wypychać bioder, ponieważ nie chcemy w tym ćwiczeniu aktywować mięśni pośladków, tylko mięsień trójgłowy ramienia. Dół i góra. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Jest to jedno z najlepszych ćwiczeń i na pewno poczujecie swoje tricepsy. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Oczywiście piszcie komentarze, co Wam się podobało, co chcielibyście jeszcze, żebyśmy Wam pokazali. Trzymajcie się, ja Was pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.